Bucefał Bimberman. No, tak. Bucefał Bimberman. Panią specjalnie na pani kiełbasę wyborczą, żeby pani na mnie zagłosowała. Ja nie lubię kiełbasy. Mam też marchew. Dobra. Bierz. Ale ty chcesz już dowiedzieć. No zjesz. Proszę braci na mnie głosować. Kiełbachę panu dam, jak pan na mnie zagłosuje. Proszę bardzo. Panie elaboracie. Proszę bardzo. Nie, bo ja nie mam teraz co z tym zrobić. No, trzeba zużyć. Proszę na później. Wolę papier toaletowy. Proszę bardzo. Podeczkę się tam ze dwa słowa na swój sposób. Taka moja obietnica jest, że nie spełnię żadnej mojej obietnicy. Zrobię taką popylinę, że Putinowi odechce się nam zakręcać gazu. Jest pan jedynym z tych kandydatów, który mówi prawdę. Co dla pana mogę zrobić jako przyszły prezydent? Albo król, to jeszcze się zobaczy. No być może. Dla wszystkich, co na mnie zagłosują, taki postulat 700 wódki, czyli 700 plus. I kto to przebije? No nikt. Na mnie, Bucefał Bimberman. Deal jest do zrobienia, w zamian za wystąp w moim spocie wyborczym posadę w ministerstwie wam dam. Bezrobocie zlikwidujemy. Wszyscy będą posłami. Też na bezrobocie mam taki patent, żeby od razu zlikwidować też głód. I ci, co są głodni, zjedzą bezrobotnych. Jedno z drugim, pożyteczne. Jakieś korelacje ze Stalinem może w rodzinie? Dziadek w AK służył, czy w Auschwitz Komando. No może o tym, żeby ludzie byli szczęśliwi w tym kraju. Wprowadzimy taką ustawę. Trafił pan akurat na jakiś rodzaj małego środowiska, jakim jest LGBT. No i podpisanie kart partnerskich. O, ja jestem akurat za tym LPG. Ludzie mówią, że gaz to tylko do zapalniczek, ale pewnie skoro jest tani, to dlaczego nie? Można jeździć i już. Więc... No to dzień dobry, witam państwa serdecznie, wszystkich tu zgromadzonych. Bardzo mnie miło, że państwo przyszli na moim wiecu wyborczym. Prawda była ukrywana przez wiele lat. I niestety, proszę państwa, ale okazało się, że po dniu nastaje dzień. No i niestety, talerz kręci się w mikrofali. Dlaczego łysi musieli zbudować tramwaj, aby zatrzymać mój zwycięski pochód? To nie jest przypadek, więc pytanie, czy musiało do tego dojść? Widocznie musiało, skoro doszło. Do bardzo ciężkich rzeczy. Nie robi przedstawiciel władzy. Płacili panie parcie chodzi za nasze pieniądze. Oczywiście, za państwa pieniądze. Dziękuję i proszę o głosy. Słucham? Prawda zawsze musi wyjść na jaw, jaka by nie była. I ja ją ujawniłem. Panie, pana prawda boli właśnie, widzę. Ludzie muszą się o tym dowiedzieć. O tym, co zaszło. I dlaczego do tego... Lubię jeździć rowerami, mogą być. Wszystko załatwię, co trzeba będzie. No, a ja obiecuję, że nic nie zrobię. I to jest moja jedyna obietnica. Ale pan dobrze powiedział, że nic nie zrobił. No tak. Dla mnie ty prezydent Włoch. O! Prezydent Włoch. O! Jak Putin? Putin chujło. Chciałam pana podsłuchać, ale nie udało mi się. Może jakieś przyzwyczajenie z przeszłości z tym podsłuchiwaniem? Tuteczki mam. Jeżeli odcinek się podobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co o nim myślicie. I subskrybujcie kanał, bo to ja to nagrywam. Chcecie pozdrowić kogoś? O, super. Chcecie kogoś pozdrowić? Mamy. Tatę, psa. O. To do zobaczenia. Pa. O, tak. Hej maleńka, jestem rolnik, zobacz tylko na mój ciągnik. Lubisz, kiedy wchodzę w rolę.